Cześć. Witam Basic Dungeons, odcinek z Whisperem, drugi dzień maratonu za 900 subów. Tak. Dzisiaj kolejne gierki, a wśród nich się znajduje gra Whisperem, czyli Ognikiem. Dzisiaj z Basic Dungeons jest jeden odcinek, czyli właśnie Ognika, a reszta to papasy. Nie martwię, żeby papasa nie było. Zawsze jest jakiś papas. Ale też jest zawsze jakaś inna gra, która papasem nie jest. No dobra, prawie zawsze, bo przyszły tydzień to już będzie spam papasów. Ale ten tydzień... jest owszem spam papasów, ale w nich są inne gierki. Czasami jedno, czasami dwie. A czasami nawet trzy. Inne niż papas. Dobra, dzisiaj to jest Vendors Wisp. Odcinek trzeci. Drugi dzień naszego maratonu za 900 subów już się zaczął. I to już jest która gra? Trzecia. Już trzecia gra dzisiaj. I dzisiaj będziemy mieli grę z dwoma fade'ami. Now you're fading me. Zobaczmy, jak nam to grę popsuje. Bo no dwa duble, dwa pierwsze duble to mi znikną, nie? To ja mam fejdy. Nie? Let's give a chair for the Wisp, our newest contestant. Okej. Okay. Mamy dwie karty, super. Wilczek i zobaczymy, jak fejdy będą znikać. Dwie kostki. A. A to będę miał, tak? Okej. Czyli jak jest 1-3 to zwiększa, jak jest 4-6 to zmniejsza. Oj, szóstka na następną turę. Okej. Duplikata ci zebrała, nie wiem co tam miałeś. Na pewno dwójkę lub jedynkę taką samą. Miałem dubla. I to chyba była czwórka albo szóstka. Chyba szóstka była dwa razy. To przerzucimy na następną górę. Zwróćmy uwagę, co ma za kostki. Dwójkę wzięło, okej. Okej. I czwórka wygrywa. Fejda nałożyłem. Ognik otwiera skrzynkę i tu mamy Illuminated Sword. Okej. Cztery sześć to zwiększane są kostki. Jeszcze mi to nie popsuło gry, mam tę kryształową kulę. Nie będzie więcej, tylko będzie mniej. Okej. 1, 6 i 2. Tu dubla się tym razem nie... Dubla nie, nie miałeś dubla. A ja miałem dubla. Ja miałem dubla po raz pierwszy w tej walce. Nie, w sumie po raz któryś. To nie była pierwsza kostka zdublowana. Mamy trzy kostki. I jak teraz się pojawią trzy te same, no to duble... O właśnie. No to ich nie ma. I teraz mi fade'a... Znaczy fade zadziałał i mogłem zrobić kryształową kulę. I już nie musiałbym się martwić o duble. Okej, mamy jedynkę. Czyli jakbym miał... Okej. A nie zamroziło nic. Zamrożenie nie wyszło.
Nie zamroziło nic. Nie zamroziło. To ciekawe, że nie zamroziło kostki. Okej. Widzicie, jak on tak się podnosi, to tak jakby... To jest wolne pole. Okej. Ja mam dubla. I mi zabrało. Cześć. Okej, kurka. I dubla nie ma drugiego. O piątkę mam następną turę. Okej. 4 i 1. No i spaliłeś mi życie. No fajnie, piątka była, zamieniła się w jedynkę i nie ma dubla. Ale szóstka została, nie? Najpierw zadziałało zamrożenie, a potem zadziałało oświecenie. Po tobie jest lewent, nie? Nie, nie ma. Ekstra mamy, no, stracone życie i do dużej ilości. Okej, okay. Coś takiego. Zresztą w ogóle może bym użył, co? Piątka była i jej nie ma. Tylko gdzie... Nie użyję tych... Nie mam. Nie mam gdzie użyć tych kostek z kryształowej kulki. Nie mam niestety. Mogłem użyć kryształowej kulki, ale to by nic nie dało. A on jakby miał dubla, to by nie zrobił pchnięcia. Musiałby mieć dwa duble. No właśnie, dwa duble mi wzięło. Daj coś więcej. Mam dwie karty, żeby atakować. To kryształowa kula może być podświetlona. Ona będzie tu wisieć i jej nigdy nie użyję. Jej nie użyję, dopóki nie będę miał kart na ataki. Okej, żyjemy. Musiałbym mieć... To on mnie nie był w stanie rozwalić, bo jak miałby dubla, to by mu zabrało. Musiałby mieć dwie szóstki. A to też by nie wygrywał. Nie wygrałby na pewno. Nie miał szans na wygraną. Tym, że miałem, że nałożyłem mu fejda, to on nie był w stanie wygrać. Okej. Ostatnio grałem na to. To jest to, że daje mi kostkę, którą już... mam zostawioną na następną turę. No. A, w sumie może tym razem wezmę to. Tym ognikiem gra zawsze jest taka sama, no. Owszem, nie mam dubli. Dwóch. Ale jednak gra tak samo wygląda. Mam znowu w tym sklepie te same karty, co... wtedy. Że weźmiemy ten... to coś. Może... no... tego to raczej będzie ciężko użyć, jak ja dubla nie mam, nie? Weźmiemy na to. Jak mi dubla zabiera, to nie będę miał jak tam tego użyć. A to zamieniamy. Może się uda użyć obu. I to. Pirat.
Okej. To na następną turę. Będzie więcej. Ciekawe, czy może trójka wyjść. Na razie nie widzę na te szansy. Okej. Szóstki nie ma. Okej. Ale mamy różne inne kostki. Atakuj tym, atakuj tym. Mogłem tam wszystko użyć, a czwórkę tu. No i wtedy bym wygrał, nie? Ale dobra, jest jeszcze jedna tura. Okej. Dubla wzięło. Tym zaatakujemy i koniec. Drugi dzień za maratonu za 900 subów przesunął się o jeden dzień. No. Aż. To mało fajne. 10 zadań. Jako, że są krótkie walki, to nie przeszkadza, nie? Potem jak będą dłuższe, no to będzie to przeszkadzać. Że te duble zabiera. Nie mam czym atakować. No, wiedziałem, że tak będzie. Ale jednak się zaryzykowałem. Okej. Na razie nie ma od 1 do 4, tylko ma 5 i 6. No, teraz już na pewno będzie miał od 1 do 4. Bo w sumie u niego to że ma dubla, to nic nie zmienia. To, że ma dubla. Ma wszystkie skilly na inne kostki, nie? Wszystkie skilly na inne kostki, to może sobie mieć te duble. Może mu zabierać te duble. Exercise mogę używać przy dublach, nie? Dobra, to. To uniknij tego. Zaatakuj tym. Daj coś więcej. Chyba nie mogę dostać dwójki. Z 1-3 chyba nie mogę dostać. Czy jedynki, dwójki nie mogę dostać trójki. Jak na razie nie miałem trójki, jak wrzuciłem jedynkę i dwójkę na to. Okej. No, zwróć kostkę. Znaczy te same karty, nie? Nie ma, że jak inny rozdział, to inne karty, zawsze te same. Ale czwórkę to już mógłbym dostać, nie? Użyję może tego. O, zabrało kostkę. W końcu tego użyłem, nie? Bo tak to mi to wisiało i nie używałem tego wcale. Trójkę na następną turę. No fajnie. Zresztą akurat w końcu została użyta. A, nie ma jedynki. 5 różnych kostek. A nie ma jedynki. I dubla nie zabrało. Okej, 1 za 2. I wszystko tu. Okej, może da mi szóstkę. Nie, piątkę dał 2 razy. Masz duble? Nie, same nieparzyste. I to wszystkie różne. Wszystkie nieparzyste, jak istnieją.
wolę, że teraz są wszystkie partie, jakie istnieją, żeby cię w nim nie nakładał. 1, 2, 3. No właśnie. Ale level jest i tak. Mamy levelkę, o. Ale znowu w tym sklepie znowu te same skille. Miło widzieć w was tę determinację do walki, jakbyście nie wiedzieli, że nie macie szans. Okej. Mam na wysokie kostki, a na niskie nie. Dobra, wezmę to. Tylko wiadomo, że tego to użyję raz. Z jedynką. Wymiana. Okej. O, dubla nie ma. Jeszcze raz. Okej. Teraz to już mogę sobie robić co chcę, bo już fade'ów nie ma. Jeszcze nie użyłem tego na 4-6, nie? Na 4-6 jeszcze tego nie używałem. O. Fade. Fade. Okej. I będą lodowe kostki. No właśnie, on nie mógłby mieć jedynek. Nie zrobiłby epoki lodowcowej, bo miał 3 fejdy. O, fajnie. Teraz ja miałem 3 fejdy, nie? Znaczy 2 fejdy i już mi to zabrało. Okej. Daj mi mniejsze i mogę użyć tego i koniec. Jeszcze raz użyłem na kurcu tamtego kombata. Znaczy... Jeszcze raz użyłem kombata, żeby z kostki był mniejszy. No. Jak używałem to żeby, to tylko po to, żeby powiększyć. Tym razem po to, żeby zmniejszyć. Nie chcę tego. Idziemy kupić. Nie kupić, tylko ulepszyć. Za każdy fade. Dobra. Jestem za. Okej. Trochę tyc. Piątka zabrana. To, to i to. Będzie wtedy 8. Okej. Nie parzę sobie wszystkie. Znowu. Świetnie. Będzie więcej? No, 5. Okej. No to, to było jedyne na trójkę. Już nie chciałem robić tego kombata, bo by mi zabrało. Mógłbym tego kombata użyć, jakbym te kostki zużył. No. Znowu wszystkie inne, ale zadaję maksa.
Jak nie będzie 4, to będzie super. Okej. Wygrana. Aurora. Nie widziałem jabłka, mogłem. Dobra już. Cztery kostki. Ha! A właśnie, arfurka została. Ale wejdę, się przepaliły. Okej. Nie poczuwałem jeszcze lub dużych. Okej. Zero rubli. Wszystkie wysokie. Wszystkie wysokie, czyli jakbym chciał, to mógłbym pozmniejszać to. O, dubla zabrało. I nie może zrobić więcej niż te trzy obrażenia. Może się wyleczyć, ale nie ma teraz 5. Ma 4. A 4 nie robiła burzy. 4 nie mógł zrobić burzy. No właśnie, mi zabrało dubla. Okej, udało się. Dubla mi nie zabrało. Wyjdziemy z... Tak, tym i tym. Czy zrobiłbym to, czy tamto, to bym nic nie zrobiłbym. Gdybym zrobił pustkę na to, pustkę na to, pochodziło na to. Leczymy. Nie. Leczymy się. Okej. Nie mamy leczenia. Dobrze, niech będzie wszystko różowe tego typu. I wygrywamy albo przegrywamy. Dwójka zabrana. To czy dawałem kostkę na następną turę, czy fejda, to tylko dla mnie był wybór, gdzie użyłem szóstki. No i dubli nie ma. Wiesz to i mamy z powrotem, ale z dublami. Okej. Okay. Mamy wysokiej piąteczki. Tu. 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 Ładnie. Pięknie wygrana. Ulepszenie. Wiadomo, że ulepszę, tylko nie wiem co. Med do nas nic nie mówi. Nic nie mówi, albo mówił zanim szedłem do plecaka.
Dobra, być to i tyle. Bo zawsze cokolwiek bym ulepszył, to tylko obrażenia robiło większe. O! No to wymienimy. Okej. Tylko boj. Oj, nie ma jedynki. A te jedynki to szły. To by szły. Ekstra. Z tego zadam 8 i 3. Już więcej fejlów nie potrzebował, bo i tak by mu więcej kostek nie zabrało. I patrzcie to. Zrobić to tylko po to, żeby wszystko mu zabrało, no. Więc wyszło mu na 0. Mógł sobie piątką i czwórką to naładować. Liczyć, że mu teraz fejla nie nałożę. No i co, będzie 5, 6, 5. To teraz znowu 5, no. Szczęśliwe te piątki były. To atakujemy. To plus to. Albo to. 4 obrażenia byłyby takie same. I znowu nie będziesz miał dwóch szóstek. No ty to jesteś kowboj. Papa, druga szóstka. Jaki mam multipiedy nakładam, to nigdy by nie mógł mieć trzech szóstek. Nie mógłby mieć trzech szóstek, jak mu dwa fejdy nakładam. Powiększ to. 5. Powiększ to. 6. Koniec. Szybko się wygrywa, co? Nawet jak mam tu fejdy. Nie przeszkadza. Witaj ponownie, kowboju. Nieźle walczysz, ale czuję, że następnym razem cię załatwię. Poczekaj, to zobacz. Czekam i zobacz. No, jabłko trzeba zabrać, nie? To idziemy drogą przez obok skrzynki, czy drogą obok tego? No to ulepszenie będzie na końcu. I wikliniek będzie na końcu. Jedynka sobie poszła, więc jak mi teraz dubla by zabrało, to bym zrobił kryształową kulkę. A niech będzie. No właśnie. Spirit. Robimy to. 12. Jeszcze 6. Spirita użyłem całego. Pierwszy raz zużyłem całego Spirita Daggera. Spirit Dagger pierwszy raz użyty na maksa. Z wszystkim. Całej. Załapaliście, co powiedziałem? Co powiedziałem? Pierwszy raz zużyłem Spirit Daggera. 3 razy. No w końcu się nie. Nie zaprzątałem. Zabrało mi kostkę znowu. No właśnie. Teraz gdzieś klątwa wejdzie. Tu czy tu. 4 obrażenia te same. Albo by przeklinęło, albo nie. No i zabrało dubla. Przeklinęło. Ekstra. Tutaj będzie 8. Zamiast zwykłego pięciu obrażeń. Nie ma dwójki. Jednej. I co ciekawe, wolał zadać zamrozić niż zadać, niż mi klątwę nałożyć. Okej. Okay. 5 obrażeń ci zadać. Nie ma sprawy. Tu i tu. Dawno nie użyłem tego Blighta. Więc co to tam było? To jest co? To jest Blacklight. Blacklight to jest. I dawno tego nie użyłem.
Illuminated Sword, no jeden wystarczył. Banshee. Jestem za dobry w twoim tyle. Nie tylko jako gracz, ale jako po prostu szczęściarz co do kostek. Mam takie ładne kostki, że jestem tylko po prostu za dobry. No ładnie. Dubla ci zabrało. I zrobili lament jeden. A dwójkę wskrzep. Świetnie. I poszło. Dwa duble zabrane. O! Użyłem to zanim mi poradziło. O! Takie chociaż jednego pieniądza nałożyło mnie. Klątwa weszła. Ktoś mu coś ci zabrało. Jednego dubla, a drugiego ci zostawiło. Tylko, że dwóch kurek i tak by nie użył, jak już miał szóstkę. Okej, okay. Zabrało dubla. Piątka czy nie? Szóstka, co? Piątka, do widzenia. Kulki nie chcę używać. Nie ma dubla. I znowu jest tak, że ten dubel to nic by nie zmienił. Po prostu na kostki drugiej dwójki nie miał gdzie użyć. Nie miała gdzie użyć. Banshee nie użyłaby drugiej dwójki. Nie było gdzie. Nie było gdzie tego użyć. Teraz klątwa jest, nie? Przeklęte. Pokrytowa kula i wygrywamy, nie? Powiększamy to. Tu. Tu. Idealnie 5 tutaj. No. Nie zaśpiewałbym tego takiego na. Niestety, ale nie. Jest 20 życia. I nie ma leczenia. Wikliniak. Dobrze ulepszyłem skilla tego drugiego, nie? Bo zaraz mogę go wymienić na ulepszonego. Mi wyszło. Wtedy. Powiększy na 6. Powiększyło na 4. Na 6. Ach, no tak, bo to zmniejszało, nie powiększało. 5 z fejdem. Piątki nie ma i nie może zrobić kostura. A z piątką to ten kostur by przeszedł. Okej. Okay. I co? Zabrało mi pół trójkę. Wycinał, że w tym. Okej. Okay. To już nie będzie możliwości, żeby mi fejda zrobił. Żeby fejdy, żeby duplikata mi zabrało. Nie mam jak już następnego duplikata zrobić. Świetnie. Dwa duble. Jeden dubel był. I tak z tym dublem. Co najwyżej by oczko w wiklinowym kosturze zbił. Co najwyżej by tam było 8 teraz. Jest 9. Mamy 3 wysokie kostki. 3 wysokie kostki oznaczają pewną wygraną. Tu, tu. Idealnie idealny 12 obrażeń. Co to była za walka? Nawet się nie zastanawiałem, po prostu już wiedziałem, gdzie te kostki użyję. Każda kostka ma swój domek. Każda kostka ma swój domek, tak. Tak, tak. Tak to powiedziałem. Mogę wziąć to. Już leczenie niepotrzebne. Wezmę to. Będzie coś na czwóreczki. Tu jest na 5, tu jest na 4 i tu jest na 4. Będę wybierał czy to, ale to było. To na pewno było do wymiany, nie? Jeszcze mogę to ulepszyć. Dopiero co ci mówiłem. Och, to ty, przepraszam, myślałem, że to
Znowu lepko ręki, to dobry dzieciak, ale ostatnio kradzieże stały się u nas dużym problemem. No z tym to właśnie bym się kłócił, jak to powiedziałeś, Ned. Przez to, że to powiedziałeś, że kradzieże się stały problemem, a wcześniej powiedziałeś, że no to dobry dzieciak, no to albo jedno, albo drugie. Chyba, że dajecie lekkorękiemu tyle szans, a on je marnuje. Ulepszymy to i spadamy na dół. Kogo mamy pokonać? A Olifę? A Olifę kontra Ognik. I to ja Ognikiem ruszam. Świetnie. Nie jestem w nastroju do walki. Ale skoro nikt innych się nie kwapi. A tam zabrakło spójności. Mam 5 kostek, 4. Okej. Okay. Dla trójki to jest to. A to może być jeszcze dla trójki, nie? I to z trójką nakładam fade. Tu, tu. Jeszcze osłabienie. Jak ładnie weszło. Świetnie. Chyba tarczą zadaj obrażenia, ale straci tarczę. Nie ma to jak... Będę raz przywal tarczą. Jak to brzmi, przywal? Okej. Duplikatów nie ma. Nie ma sprawy. To... tym... Nie chcę jeszcze gra. Nie chcę jej pokonywać. A mógłbym coś to w ogóle użyć, nie bym pokonał. O Ipe, jak ja cię szybko pokonałem, nawet z tą tarczą. I z tym, że mi teraz dwie szóstki zebrało. Tu. 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 Koniec. Świetnie. To mi wyszło perfekto. Udało ci się. Oczywiście nie będziemy już kręcić kołem, ale możesz się pokręcić w kółko jak może potem. Mamy zakończone Fading Spirit. Jak na razie to jedną porażkę zaliczyłem u Ognika. Jedną, jedyną. A teraz mamy do zrobienia rundę eliminacyjną i równoległy wszechświat. Co to była za walka? Jak mi to szybko poszło. Mimo, że Ognik ma te swoje fejdy, to tak ułatwia robotę. Przeciwnikowi tak to utrudnia. No, to jest po prostu piękna walka, jak przeciwnikowi to wygrywa. I on nic z tym nie może zrobić. A ja, jak to wygrywam. No, jak nawet gra zawsze jest taka sama. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy będą mieli wszystko ulepszone. Albo jak to będzie, kiedy karty nie będzie zmieniało. Równoległym wszechświecie oczywiście, nie? Dzięki za dzisiaj, łapeczki, komentarze, suby i do zobaczenia w odcinkach kolejnych w maratonie za 900 subów albo w innych odcinkach. Cześć!